Yo, elfy, tutaj Olga i moi drodzy, witam was dzisiaj w ostatnim odcinku z Butterfly Soup, przynajmniej pierwszej części. No ale, nie wiesz, że mamy teraz zakaz wstępu do Snowcastle? Nie wiesz, że Min złamała stół? Nie miałam wyboru. Mogłaś poczekać z całowaniem 10 sekund i go obejść. Ale wtedy nie byłoby tak romantycznie, prawda? Jak powiedziałam, nie miałam wyboru. To było jeszcze lepsze niż wasze picie pani w bufecie. Co? A, okej, okay, zamknij się. No, stul twarz. Stul twarz. Nienawidzę was wszystkich. Idę do domu. Dobrze, do zobaczenia jutro na treningu. Nie czekaj, zostań! W takim razie zmień moje zdanie. Masz 10 sekund. Przyjaźń jest jak sikanie w majtki. Poczekajcie, bo jeszcze nie rozumiem tej metafory, ale prawdopodobnie zaraz tego dojdziemy. Wszyscy widzą, ale tylko ty doświadczasz ciepłego uczucia, jakie przynosi. Okej, okej. Co? Do widzenia. Nie! Czego się potem spodziewałaś ten stret na śruzko? Znowu sikawa? To niemiłe! Ty gówno elfie! Ja tutaj dostałam, moi drodzy, rasistowski komentarz, przepraszam bardzo. Co? A bo ona jest chyba malutka, o to chodzi. Wiecie, jak podczas przeobrażenia w poczwarce kończynica zamienia się w zupę? Rozstawia się w to obrzydliwe, mętne, brojowate slushy. Nikt sobie nie radzi, kiedy dorasta. Niektórzy tylko lepiej to ukrywają. To prawda. Nie ma nic złego w byciu śmietnikiem w ogniu. To nic złego, że nie jesteś tym, o czym marzyli twoi rodzice. O mój Boże, poczekajcie, to są takie przepiękne słowa również do was i do mnie. To nic złego, że zmieniasz stanie. Jeśli chcesz stać motylem, najpierw musisz być zupą z motyla. Jeśli tak o tym pomyślisz, wszyscy mamy się całkiem dobrze, tylko jeszcze o tym nie wiemy. Po prostu idź dalej. Próbuj dalej i w końcu znajdziesz ludzi, którzy lubią cię za bycie dziwną pomyłką, którą jesteś. Zasługujesz na szczęście, więc się nie poddawaj. Ja się nie poddam, jeżeli ty się nie poddasz. I jeśli zaatakuje cię aligator, co robi w oczy? Co? Odpowiedziałam tak Min, kiedy ostatnio to powiedziała. To o niepoddawaniu się. Też mam takie ciekawostki. Jeśli idziesz chodnikiem i widzisz pędzący w twoją stronę samochód, zamiast uciekania do przodu albo do tyłu, biegnij w lewo albo w prawo za najbliższe przeszkody. Czemu prawo albo lewo? Nie rozumiem. Zazwyczaj nie będziesz miała czasu, żeby ocenić kierunek, z którego jedzie. Ucieczka w kierunku prostopadłym jest swoim dalszym wyjściem. Okej, okay. Sprawdzam, jak przejść jako pieszy, jeżeli wjedzie w ciebie samochód. Już ci mówiłam, uderzę samochód, żeby pozbyć się go z drogi. To zmieniło się w sesji losowych rad. Skończcie tę rozmowę, inaczej będziemy tu stać wiecznie. Okej, okay, kończę ją, pa! O mój Boże, czy to jest, moi drodzy, prawda? Czy to jest, moi drodzy, prawda, że ktoś w komentarzu... Ktoś w komentarzu powiedział mi, ej, w sumie to ta gra będzie trwała dosłownie 3 minuty. No i tak, moi drodzy, dokładnie nagrywam 3 minuty. I kochani, zanim po prostu włączycie filmik, to jest bardzo ważne. Jako, że to był mega, hiper, ekstra, krótki odcinek, pojawi się pierwsza część Butterfly Soup 2 na kanale, przypuszczam, że jutro. Ja jeszcze nie mam zielonego pojęcia, jakie mam to wrzucić, ale nieważne. Mi się bardzo gra podobała, ale prawdopodobnie będę miała więcej czasu na tęsknię za liceum. Poniekąd. Może ja również, ale nieważne, moi drodzy. Jutro pojawi się druga część, także przyczekajcie. Czekajcie, przyszłość, co? Co? Okej, dobra, to nie płynę na 3 minuty. To jakiego chcesz? Nie wiem. Jakiego psiego kolegę chcesz, Shibę? Słysząc swoje imię, Shiba odwraca się do tej z językiem na zewnątrz. Jego żabi płaszcz przeciwdeszczowy wydaje szeleszczące dźwięki o ramię Min, kiedy merda ogonem. Jest za miły, lubi ich wszystkich. Dia spogląda na Pomeraniana za ogrodzeniem. To przypomina mi ciebie. Jak? Mała, ale myśli, że jest niezniszczalna. Ej! To urocze, kocham cię za to. Dia podnosi małego Pomeriana i spogląda w jej czarne, bezduszne oczy. Masz na imię Pom. Okej! Okay. No tym bardziej, moi drodzy, w przyszłości okazało się, że Dia i Min będą miały pieska. To jest najlepsza informacja, która mnie dzisiaj spotkała. Jednak, jako że właśnie ten odcinek był ekstremalnie krótki, to zapraszam was jutro na pierwszą część drugiej części. Tak, dokładnie. Także do kolejnego, do zobaczenia, moi drodzy. I cześć!